Zespół Komisji Rewizyjnej zakończył pracę nad badaniem Alei Gwiazd Żużla. Protokół został przyjęty, 6 radnych było za, 3 wstrzymało się od głosu. Jest raport Nie ma Alei Gwiazd i odpowiedzialnych za niepowodzenie inwestycji. Barbara Mroczkowska zaprosiła mieszkańców osiedli Zamenhofa, Rejtana i Raju na spotkanie z prezydentem Łukaszem Borowiakiem i urzędnikami. Nawet 1,5 roku trzeba czekać na rehabilitację w szpitalu neuropsychiatrycznym w Kościanie, a 400 dni w Osiecznej. To wynik analizy przeprowadzonej na potrzeby sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. W maju ubiegłego roku radni przyjęli uchwałę o leszczyńskiej teleopiece. W jej ramach Przycisk Życia ma zapewnić osobom starszym poczucie bezpieczeństwa. Było ogromne zainteresowanie spotkaniem informacyjnym. Międzynarodowy program szkolny Badacz Wody dotarł również do Leszna. W Parku Tysiąclecia uporano się ze zniszczeniami po orkanie Ksawery. Park jest z powrotem otwarty dla mieszkańców. 15 kategorii, 115 układów choreograficznych, piękne stroje i wdzięk mażoretek z 4 grup. Wena, Twins, Nutki i Werwa, tak w skrócie można podsumować show we Włoszakowicach. Podczas gali liderów powiatu rawickiego Maciej Dubiel, burmistrz Bojanowa, wręczył statuetki w 3 kategoriach: laur przedsiębiorczości, działacz społeczny roku i filantrop roku.